W jednej z ostatnich wiosek uzupełniłem prowiant na kolejne dni. Trochę obawiałem się zostawiać kajak sam w krzakach, ale ryzyko było niezbędne, by móc płynąć dalej. Poza tym, w ramach rekompensaty, w sklepie była bardzo ładna obsługa. Wyruszyłem z tego powodu późno. Zjadłem, założyłem fartuch, kamizelkę. Naszykowałem się jak tylko mogłem na nieznane wody. Jak się okazało, niedostatecznie. Fale nie od razu były duże, ale i tak emocjonujące. Zresztą stopniowo stawały się większe, a ja zacząłem się przyzwyczajać do nowych warunków. Mocny wiatr wiał mi cały czas w twarz, co również sprawiało mi przyjemność. Po uprzednim uszacowaniu odległości stwierdziłem, że nie będę tym razem oglądać Gdańska. Ani Gdyni. A już na pewno Sopotu. Nigdy nie chciałem się znaleźć w Sopocie w sobotę. Wiadomo, kto tam przyjeżdża. Nie tacy jak ja. Uznałem, że ruszę prosto na Hel. I to był bardzo kosztowny, ryzykowny błąd. Z początku go nawet nie widziałem. Znałem tylko kierunek. Więc wiosłowałem ile sił. Ale nic się nie zmieniało. Było już około drugiej, a przede mną masa kilometrów. Fale z różnych kierunków jednocześnie wciąż się powiększały. Zdawały się spychać mnie z powrotem. Bryza z wody rozpryskująca się pod wiosłem i samym kajakiem sprawiała, że nabierałem wody. Powolutku, ale jednak. Wiatr wiał już teraz nieustannie i gdybym nie był rozgrzany wiosłowaniem, trząsłbym się jak chorągiewka. Ale i tak było mi zimno. Spróbujcie siąść sobie w wannie, ustawić sobie wiatrak wiejący z maksymalną mocą w twarz i niech ktoś was polewa co kilka sekund wiadrem chłodnej wody. Powiecie mi potem, kiedy to przestało być przyjemne. A horyzont? Cóż, to było najgorsze. Mimo najcięższych wysiłków, zdawało mi się, że od kilku godzin jestem w tym samym miejscu. Żadnych różnic. Zacząłem już za Hel brać wszystko, co tylko zobaczyłem. Byłem głodny, zmęczony, zły. Nie mogłem przecież wyjść, żeby się rozprostować, odlać, cokolwiek. Nic. Koszmar. Mogłem jedynie wiosłować. Problem w tym, że około 18 zacząłem opadać z sił. Mimo fali, już wtedy ogromnej, przykrywała mnie na wysokość, zaryzykowałem i sięgnąłem po telefon, by sprawdzić położenie. Gówno widziałem, wodoszczelne tu i zawsze parują, a nie pomagało w niczym chylące się ku wieczorowi słońce. Po wielu próbach w końcu mi się udało ustalić, że jestem na środku zatoki. I najbliżej nie miałem na Hel. Nie dużo bliżej, ale jednak było mi do Sopotu. Zostało bardzo mało dnia. Jeszcze mniej sił. Byłem zdruzgotany. I znowu, ile sił w łapach, wiosłowałem zaciskając zęby. Przez pierwszą godzinę nie widziałem wciąż różnicy w obiektach na brzegu. Były cały czas takie małe, tak samo daleko. Zacząłem kląć. To jedyne, na co miałem siłę. Przeklinałem tak gęsto i głośno, jak nigdy przedtem. Przeklinałem Bałtyk. Przeklinałem własną głupotę. Przeklinałem cały czas, na cały głos. Nikt tego nie słyszał. O 20:00 słońce schowało się za lądem, ku któremu płynąłem. A raczej usiłowałem płynąć. Ledwo machałem wiosłem. Nigdy wcześniej nie byłem taki zmęczony. Wiedziałem, że jeszcze pół godziny, może godzina i uda się. Ale już nie miałem sił. Bardzo niewiele mu zabrakło, żeby mnie pokonać. Jakieś 200 metrów w ciemnościach przed brzegiem nabrałem wigoru. 100 metrów dalej to wciąż było 200 metrów. Chciałem cisnąć wiosłem w dal i wyłączyć ten film.
To już była rozpacz. 3 metry przed brzegiem, cóż, zwyczajnie się rozpłakałem. Z nieopisanego szczęścia, ze skrajnego wyczerpania, z myśli, że to jednak nie był mój ostatni dzień. Wypadłem z kajaka na ląd i chwilę tak trwałem na kolanach, mieląc w garściach piach. Nie zastanawiałem się długo. Odciągnąłem cały dobytek kilka metrów od wody, prosto przed siebie. Wyciągnąłem tylko śpiwór. Z lewej strony dobiegały mnie potężne basy z dyskoteki. Z prawej jakiś debil krzyczał coś do mikrofonu. I wiecie co? Nic mi nie przeszkadzało. Pochłonęła mnie noc. Kolejny dzień powitał mnie słońcem i tuzinami spacerowiczów z psami. Było ich coraz więcej z każdą minutą. Były też i zabawne teksty w rodzaju: nie, ona nie pogryzie, bo nie ma zębów. I chyba nigdy nie przestaną bawić mnie ludzie, którzy wiedzą, co myśli ich pupil. Ona by chciała się wykąpać, ale się boi. Urocze. Bałtyk tego dnia był niebywale spokojny. Ruszyłem wpierw w kierunku Gdyni, by tuż przed nią odbić na Hel. Tym razem nic mi już nie przeszkadzało. Po południu opłynąłem Cypel, na chwilę tylko zatrzymując się na obiadek. Choć obiadek to słowo trochę na wyrost. Ot kolejna puszka, ot torebka z wołowiną, ot suszone owoce. Długo nie będę mógł na nie patrzeć. Miałem ich ponad 10 kg. Wiecie chyba, co robią z ludźmi. Chodzi o błonnik. A ja wziąłem tylko jedną rolkę. W końcu byłem na prawdziwym morzu. Jak tu spokojnie, zdziwiłem się. Dopłynąłem do połowy odległości między Helem a Juratą. Wspaniała, pusta plaża. Cudowne wydmy. Uznałem, że to miejsce dla mnie. Nie spodziewałem się wtedy, że zostanę rozbitkiem, a plaża ta będzie świadkiem wielu skrajnych emocji. Już pod koniec dnia poprzedniego zaczął wracać wiatr, ale tym razem inny, zimny. Ten był z północy. Nie spałem najlepiej, bo mój namiot ledwo udźwignął moc tego wiatru. Całą noc głośno trzepocząc i nie dając mi zmrużyć oka. W dzień wcale nie było lepiej. Jeszcze co prawda słonecznie, ale to słońce nie dawało ciepła, bowiem wiatr wszystko skutecznie studził. I obudził prawdziwą moc morza. Ja jeszcze jej wtedy nie znałem, ale wkrótce miałem się przekonać, ile znaczą wysiłki zwykłego poganina wobec czegoś tak potężnego i nieprzejednanego. Spróbowałem pierwszy raz po śniadaniu. Kilka potężnych, spienionych uderzeń w twarz skutecznie gasiło mój zapał. Wystarczająco dużo siły poświęciłem potem na wylewanie 100 litrów z kokpitu. Nie da się tak po prostu przechylić kajaka, gdy ten jest pełen wody. Postanowiłem poczekać na lepszy moment, trochę się susząc w międzyczasie. Ten nie następował jednak. Wiatr i fale były cały czas tak samo ostre. Mimo to, koło 5 po południu spróbowałem raz jeszcze. I zrobił ze mną to, co chciał. Obrócił, przewrócił, wyrzucił na brzeg. Okazało się, że to szajka dwóch starych złodziei. Bałtyk i wiatr. Jakimś cudem rozwiązał mi plecak i wyjął dwie zawleczki od kółek do wózka. Ze smutkiem odkryłem niebawem, że pochłonął też zwykłą szmatę. Będzie mi jej brakować. Taka była kolorowa. Ale ci dwaj to tacy złodzieje z honorem, jak w dawnych czasach. W zamian za rzeczy zostawiają coś swojego. Dostałem kilogram piachu do plecaka i mnóstwo słonej wody do picia teraz i na wynos. Na tych dwóch próbach przepłynąłem może 500 metrów. Odpuściłem. Wtorek. To dzień, w którym bardzo niewiele zabrakło, bym już na zawsze stał się częścią morza.
Pogoda, a nie myślała się zmieniać. Choć może jednak trochę tak. Na gorsze. Piasek dostał mi się już wtedy wszędzie. Pierwszy raz w życiu miałem też dość wiatru, wyjącego bez chwili przerwy. Dzień i noc. 70 godzin na dobę. Szum fal przypominał mi buzowanie jakiejś maszyny. Może silnika samolotu. Tkwiłem tam prawie bezczynnie, gapiąc się na morze, niebo, las za sobą i znowu od początku. Nie sądziłem, że można tak po prostu utknąć. Nie brałem tego pod uwagę. Przecież nie mogłem tak tracić czasu. Musiałem spróbować raz jeszcze. W końcu do 3 razy podobno. Popatrzyłem z wydmy, jak to morze się dziś wścieka. Oczywiście stamtąd to nigdy nie wygląda tak groźnie jak z poziomu kajaka. Spienione, ostre fale kończyły się po jakichś 50 metrach, więc gdybym tylko pokonał tę odległość, dalej powinno być lepiej. Tak to właśnie wyglądało z góry. Zabrałem się do dzieła. Przepakowałem rzeczy tak, by już nic nie stracić. I zaczekałem na brzegu na dobry moment. Nadszedł i o dziwo nie wywaliło mnie natychmiast. Ani nie przekręciło nawet. Brnąłem w głąb, wkładając mnóstwo siły w każde uderzenie wiosła. Udało się minąć spienione grzbiety, dostając twarz jedynie kilka razy. To, co skrywały, przeraziło mnie. To nie była obiecana płaska powierzchnia. Był tam wielki dół, zaraz za którym wysoka góra wody chciała ten dół zasypać, najchętniej razem ze mną. A za nimi następne i następne, bez końca. Każda z tych 1,5-metrowych fal zalewała mnie całkowicie. Ledwo tylko utrzymywałem równowagę w tej łupinie. Musiałem się wycofać. Nie udało się. Któraś z nich zwyczajnie mnie podniosła, przechyliła i wyrzuciła z okrętu, który również wywróciła. Ale nie całkiem byłem poza. Jedna noga została w środku. Opiłem się więc morskiej wody, próbując się wydostać, jednocześnie nie puszczając wiosła, którego linka obwiązała mi się dookoła nadgarstka, więżąc zupełnie. Złapałem za olinowanie kajaka i próbowałem płynąć z tym wszystkim do brzegu. Wtedy kolejna fala przetoczyła kajak po mnie, na drugą stronę. Linka wiosła, które zostało z tamtej, oplotła mnie dookoła, wyginając rękę do tyłu. Przygwoździła do kadłuba. I już nic nie mogłem zrobić. I gdyby prąd nie pchał mnie na brzeg, a ostatni nabój w kamizelce nie wystrzelił, cóż, czułem, że było naprawdę blisko. Wyczołgałem się na brzeg, wypluwając paskudną, słoną wodę. A gdy zorientowałem się, że ten stary złodziej tym razem odebrał mi nawet czapkę, coś we mnie pękło. Odebrał mi wiarę w siebie. Wykrzyczałem na tej plaży wiele bardzo osobistych słów. Głównie, ale nie tylko. Były to gorzkie przekleństwa skierowane ku morzu i mnie samemu. Byłem pokonany. Tak właśnie zostałem rozbitkiem. Pamiętacie tę scenę z Castaway, gdy próbował odpłynąć na tratwie, ale nie dał rady? Dopiero teraz bardzo dobrze to rozumiem. Odpuściłem. Byłem pewien, że do końca tygodnia będę tu tkwił. Przyszedł mi nawet do głowy szalony pomysł przeniesienia kajaka przez wydmę, do jakiejkolwiek drogi. Niestety, po kilku piaszczystych wzniesieniach ukazał mi się drut kolczasty i tablica z napisem Das ist Militärzone, Eintritt verboten. Zawróciłem i rozbiłem obóz na wydmie wśród drzew, ale z widokiem na morze. Chociaż przed tym cholernym wiatrem mogłem się trochę schować.
Byle zająć się czymkolwiek, po południu wybrałem się w poszukiwaniu kosza, wyrzucić śmieci. Godzina w jedną stronę. Wróciłem i zasnąłem, bez oczekiwań, że jutro coś się zmieni. Środa, 12 dzień mojej wyprawy. Obudziłem się, słysząc wiatr. Nic nowego, pomyślałem. Wystawiłem głowę z namiotu i zastanowiłem chwilę. Coś było jakby inaczej? Po pierwsze, nie słyszałem buzowania morza tak wyraźnie jak wczoraj. Po drugie, czułem powiew na prawym policzku zamiast na lewym. Wyskoczyłem na zewnątrz, by spojrzeć na Bałtyk. Jaki on dziś spokojny. Szybko zjadłem, spakowałem i zjechałem z wydmy. A jednak płynąłem. Słońce miało już jakieś inne plany. Do końca podróży niemal go nie uświadczyłem. W zamian za to, że mogłem płynąć, dostałem deszcz. Dużo uciążliwego deszczu. Nie znoszę deszczu. Pod koniec dnia wszystko miałem mokre. Padać wciąż nie przestawało, więc i z suszenia też nici. I tak cały kolejny dzień. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem fanem zakładania zimnych, mokrych ubrań na siebie z rana. Pogoda nie rozpieszczała mnie w tym tygodniu. W piątek zdążyłem zwinąć obóz, bo może nie nadawało się do żeglugi. Ale gdy tylko wsiadłem do kajaka, znów zaczęło lać. Nie miałem już jednak wyboru. Przecież i tak nie mogłem się nigdzie schować. Udało mi się pokonać ładny kawałek. I płynąłbym dalej, gdzieś do Łeby. Bo ja też nigdy, kurwa, nie byłem w Łebie. Ale fala szybko zaczęła robić się duża, nieprzyjemna i niebezpieczna. Musiałem czym prędzej lądować. Niedaleko za Karwią zakończyłem swoją tegoroczną wyprawę. Przemoczony, ale usatysfakcjonowany. Ponad 100 kilometrów morza. Oto cała opowieść. Witam w moim małym, nieskończonym świecie.